Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Dzisiaj dość króciutki odcinek. Powiedzmy, że nazwałam go Tonikowe Love 2 plus demakijaż, bo tak naprawdę płyny micelarne i toniki możemy używać, znaczy w sumie bardziej płyny micelarne można używać do demakijażu twarzy. W związku z tym przygotowałam dla Was cztery takie produkty, które w ostatnim czasie przetestowałam. Jak wiecie z moich odcinków, jestem w trakcie zabiegów Aurumaris Nano Needles. W związku z tym staram się ograniczyć kosmetyki, które używam, do minimum, aby moja cera, tak jak widzicie, była piękna, promienna, bez żadnych niedoskonałości. Wydaje mi się, że akurat dzisiaj mam makijaż, ale wydaje mi się, że z dnia na dzień jest naprawdę coraz lepiej. Jestem już po trzech zabiegach, także no, oczekujmy tylko rezultatów po kolejnych. Także nie przedłużając, zaczynajmy, bo mam tylko cztery produkty, także dzisiaj będzie króciutko. Pierwszy kosmetyk to takie chusteczki węglowe La Botica, demakijaż i oczyszczenie. Wystarczająco nasączone chusteczki z czarnej tkaniny, delikatny, niezbyt drażniący zapach, bardzo fajnie usuwają makijaż, poskóra jest miękka i nawilżona. Wystarczy naprawdę taką chusteczkę na kilka razy, można ją zgiąć, bo ona jest naprawdę dość spora i można, słuchajcie, fajnie zmyć sobie makijaż. Jeżeli macie tusz wodoodporny, no to kilkanaście razy trzeba jakby, wiecie, przycisnąć i zmywać. Natomiast jest bardzo, bardzo fajne, praktyczne, kiedy nie mamy waci to dobrze mieć pod ręką takie chusteczki. Mi się zdarza często, jak jadę do mamy, że nie mam właśnie tam wacików, dlatego biorę ze sobą te chusteczki, bo zawsze mi się wydaje, że są, że kupiłam, a później jednak ich nie mam. W związku z tym takie chusteczki są bardzo wygodne, albo nawet w trasach. Kolejny kosmetyk to łagodząca woda kwiatowa z Bławatka firmy Yves Rocher do oczu wrażliwych, ale tak naprawdę można używać do całej twarzy. Jeżeli chodzi o oczy, to super. Natomiast i tak tego mojego dwufazowego z Yves Rocher nic nie pobije do demakijażu, jednak jest to najlepszy kosmetyk. Delikatna mgiełka, delikatny zapach, od razu czuć nawilżenie, po dłuższej chwili szybko wsiąka i skóra staje się właśnie tępa w dotyku. Jak spryskamy tą mgiełką w twarz, żeby właśnie zrobić tutaj taki właśnie tak z, no właśnie, nawet nie demakijaż, bo to jest łagodząca woda kwiatowa z Bławatka do oczu wrażliwych, nakładać rano i wieczorem przy pomocy wacika na okolice oczu, a ja starałam się też właśnie spryskać nią twarz i właśnie twarz bardzo szybko wysychała i robiła się taka bardzo, taka właśnie tępa, nawet nie sucha, tylko taka, no dziwna. W każdym razie już się skończyła, akurat więcej jej nie kupię, natomiast chciałam się z Wami podzielić, bo jeżeli chodzi właśnie o samą taką właśnie i butelkę i wszystko związane z Bławatkiem, bo te wody z Bławatka rzeczywiście są fajne, to może na same oczy ok, natomiast jeżeli już chodzi na resztę twarzy, to rzeczywiście nie, ja po prostu wykorzystałam tą wodę do całej twarzy, przez to szybciej się skończyła, no ale do samych oczu nie potrzebuję jednorazowego kosmetyku, także specjalnego, przepraszam, kosmetyku, w związku z tym więcej tego nie kupię, ale do samych oczu całkiem fajnie. Trzeci kosmetyk z dzisiejszych czterech. Ziaja płyn micelarny do demakijaż i oczyszczenie, woda prawie bezwonna, średnio zmywa tusz z rzęs, to prawda, lekko szczypie w oczy, nie wiem dlaczego akurat mnie tak, może dlatego, że jestem przyzwyczajona jednak do innego rodzaju kosmetyków. Na twarzy pozostawia poczucie komfortu i ściągnięcia po demakijażu, ale no to nie jest mój kosmetyk, jednak rzeczywiście te kosmetyki, no nie ukrywajmy, tańszych firm, no nie zawsze są złe, ale no mi jakoś ostatnio nie służą. Po tych wszystkich przetestowanych różnego rodzaju kosmetykach, nazwijmy to z wyższej półki jednak, no może nawet średniej, ale też wyższej, zdecydowanie moja skóra nie lubi tych kosmetyków, zwłaszcza właśnie tutaj można powiedzieć z ziai. I ostatni kosmetyk, w sumie akurat z tańszych, ale dość fajny, Marion, płyn micelarny do demakijażu, detoks czarna herbata, kora wierzby białej. Akurat Marion ma fajne te kosmetyki, trzeba to przyznać.
do cery tłustej i mieszanej, bardzo wydajny, wystarczy naprawdę troszeczkę nalać, żeby oczyścić całą twarz. Mocno nawilża, dobrze czyści z makijażu twarz, delikatnie pachnie, poskóra jest delikatna w dotyku. Bardzo fajny akurat z tych tańszych kosmetyków, także trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o ten płyn, no to go polecam. Tak, z Marion. Jak wiecie, jak oglądacie na bieżąco moje odcinki, to wiecie, że sporo przetestowałam tych kosmetyków z Marion, i maseczek, i jakiś serum, i naprawdę są one bardzo fajne i niedrogie. Także kochani, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli chcecie dodać swoje komentarze, jeżeli macie jakieś pytania co do kosmetyków, które testuję, no to śmiało piszcie komentarze. Staram się na bieżąco odpisywać. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.